Respected Father Rector, Szanowny Ojcze Rektorze, fellow teachers and scholars, dear students, nasi kochani nauczyciele, studenci, it is an honor witam to be was here, wszystkich. Jest to honor, żeby tutaj być w naszej uczelni. Dziękuję za to, że zaproszenie. Dziękuję profesorowi Christianowi za jego zaproszenie i naszemu dziekanowi spraw międzynarodowych, pan Chalisen. Ona uczyniła ten mój przyjazd możliwym. Moje wystąpienie dotyczy cielesnej wrażliwości mniejszości religijnej w etnicznej demokracji. W swojej książce Niepewne życie, moc żałoby i przemocy Judith Butler, filozof feministyczna, stawiała sobie za zadanie wyobrażenie etyki bez przemocy jako odpowiedzi na odwetowe działania Stanów Zjednoczonych po ataku islamskim z 11 września. Argumentuje, że w kontekście eskalacji globalnej przemocy to akt żałoby sprawia, że musimy zmierzyć się z naszą słabością. Strata uczyniła z nas wszystkich kruche my, podsumowuje Butler. Następująca potem żałoba niszczy nasze poczucie autonomii, kontroli i indywidualności. Zmusza nas do przyznania, że tak bardzo, jak nasze ciało należy do nas, jest fizycznie zależne i fizycznie wrażliwe na inne ciała. Butler prowokacyjnie twierdzi, spójrzmy prawdzie w oczy, jesteśmy wzajemnie przez siebie zgubieni. Butler uznaje tę wrażliwość za uniwersalny wzorzec życia społecznego, odwołując się do pierwotnego związku zależności między niemowlętami a rodzicami. To przede wszystkim wobec tego pierwotnego warunku wyłaniania się samo ja dąży do indywidualizacji i autonomii. Butler stawia zatem wyzwanie polityce opartej na koncepcji życia społecznego składającego się z autonomicznych jednostek. Zamiast tego przysłuchują się etyczne prowokacje wynikające z naszej pierwotnej relacyjności i wzajemnych zależności od innych. Uznanie tej cielesności, tej wrażliwości, że możemy zostać pokonani lub stracić innych, oznacza akceptację tej szczególnej wrażliwości na przemoc jako wspólnej dla nas wszystkich. Butler argumentuje, że etyka bez przemocy wynika z naszego wspólnego poczucia cielesnej wrażliwości. I odwrotnie, zaprzeczanie temu prowokuje fantazję o panowaniu prowadzącą do wojny i przemocy. Butler z pewnością zdaje sobie sprawę, że pewne grupy i społeczności ludzi są bardziej narażone na cielesną przemoc niż inne, na przykład kobiety i mniejszości, ale bardziej interesuje ją, w jaki sposób nasza cielesna wrażliwość jest społecznie konstytuowana i fundamentalna dla naszego ucieleśnionego społecznego istnienia. Twierdzi, że może ona stanowić podstawę dla etyki bez przemocy, relacyjności i wspólnoty. Takie ujęcie cielesnej wrażliwości, które ujawnia jej uniwersalny, etyczny i zbawczy potencjał, wywołało pozytywne reakcje na środowiskach feministycznych. Wizja Butler dotycząca wrażliwości ogólnego warunku ludzkiego istnienia udowodniła tę koncepcję od jej esencjalizujących powiązań z przemocą, prześladowaniami, dominacją, biernością i byciem ofiarami jedynie wśród kobiet. Nasza wspólna wrażliwość, o ile może prowokować przemoc, może także wywołać troskę, miłość, hojność i tolerancję. Nawet opór i odporność. W ten sposób ukształtowana wrażliwość może stanowić podstawę dla nowej formy etycznego, cielesnego humanizmu. Te wywody spowodowały, że zacząłem myśleć na temat etymologii samego słowa vulnerable, które pochodzi od volunus, oznaczającego ranę. Jego angielska wersja może być przypisana późnolatyńskiemu przymiotnikowi vulnerabis. W tym sensie można argumentować, że stan bycia wrażliwym nie wyklucza możliwości leczenia, a być może to możliwość takiej etycznej odpowiedzi. Odpowiedź etycznej jest tym, do czego feministki i naukowcy społeczni kierują swoje badania nad cielesną wrażliwością. Jednym oczywistym zarzutem wobec takich etycznych ontologii
patologii cielesnych jest to, że zasłaniają dyskusję o społecznym i politycznym kontekście przemocy oraz przydatności kobiet i mniejszości na rzeczywiste krzywdy. Uniwersalne i wielozależne wywody cielesnej wrażliwości mogą nieprawidłowo przedstawiać formy nierówności społecznych, politycznych i ekonomicznych, które sprawiają, że niektóre ciała są bardziej narażone niż inne. Teoretycy wrażliwości odpowiadają się za rozróżnieniem między ontologiczną lub fundamentalną wrażliwością, a sytuacją i kontekstualną wrażliwością. Ontologiczna wrażliwość jest uniwersalna wspólnym warunkom ludzkim i odnosi się do potencjalności bycia zranionym, rannym i dotkniętym. Sytuacja wrażliwości zajmuje się poziomami jej realizacji i rozważa warunki, które mogą zmniejszyć lub zwiększyć wrażliwość. Warunki, które mogą zagrażać życiu lub sprzyjać miłości i zaufaniu. Według niej antropologiczne perspektywy skoncentrowane na cielesności i ucieleśnieniu muszą koniecznie współgrać zarówno z jednym, jak i drugim pojęciem. Moje inspiracje dotyczące konkretnego charakteru cielesnej wrażliwości mniejszości religijnych wywodzą się z eseju zatytułowanego Wrażliwość i reakcyjny stan i rola religii. W tym eseju Marta Filman i Silas Allard apelują o współczucie i społeczną reaktywność państwa, aby stawić czoło rosnącym nierównościom i ludzkiemu cierpieniu neoliberalnych demokracji zachodnich. Autorzy przywołują paradygmat nieruchomej twarzy, aby podkreślić konieczność współczucia ze strony państwa i społeczeństwa. Podobnie jak Butler przedstawiał relacje dziecko-rodzic jako wzorzec do zrozumienia wrażliwości we współczesnym życiu dorosłych. Paradygmat ten opiera się na eksperymencie, który pokazuje, że niemowlęta stają się zaniepokojone, zmartwione i smutne, jeśli ich matki nie odwzajemniają ich wyrazów podczas zabawy i utrzymują neutralny i płaski wyraz twarzy. Podobnie, jeśli państwo nie okazuje empatii wobec swojego ludu, może zadawać szkody społeczne i indywidualne. Autorzy podkreślają, że wszyscy ludzie są cieleśni i fizycznie podatni na zmiany, które mogą być rozwojowe lub destrukcyjne. Nasza fizyczna wrażliwość zmusza nas do osadzenia się w relacjach społecznych i instytucjach, takich jak religia, państwo i rodzina. Te społeczne porozumienia sprzyjają odporności, umożliwiając przetrwanie i rozwój w obliczu naszych uniwersalnych wrażliwości. Religia i instytucje religijne i sieci mogą współpracować z państwem w celu wzmocnienia odporności, ale jednocześnie mogą zaostrzać wrażliwość określonych jednostek i społeczności. Mogą promować poczucie wspólnotowej opieki, ale też mogą być źródłem konfliktów. Interesuje mnie zbadanie tych zagadnień w kontekście współczesnej polityki indyjskiej. Religijne mniejszości w Indiach. Termin świecki został dodany do preambuły Konstytucji Indii w 1976 roku. Dekolonizacja Indii w 1947 roku doprowadziła do powstania dwóch państw, Indii i Pakistanu. Podczas gdy Pakistan przyjął islam jako religię oficjalną, Indie nie ogłosiły żadnej oficjalnej religii pomimo przewagi społeczności hinduskiej. Hindusi stanowią 80% populacji Indii. Świeckość na Zachodzie zazwyczaj oznacza wyraźne rozdzielenie państwa od religii. W Indiach jednak zarówno państwo, jak i dziedziny religijne są historycznie splecione. Podział Indii i tworzenie Pakistanu sprawiły, że mniejszości religijne nie mogły żądać oddzielnych elektoratów ani proporcjonalnej reprezentacji. Pojawiły się objawy, które napędzały ruch separatystyczny, prowadząc do podziału Indii na podstawie przynależności wyznaniowej. Dyskurs konstytucyjny w Indiach był określony w kategoriach nacjonalizmu kontra separatyzmu oraz świeckości kontra komunalizmu. Zagrożenie separatyzmem muzułmańskim i komunalizmem zapewniło usunięcie politycznych i ekonomicznych zabezpieczeń dla religijnych mniejszości w Indiach. Pozytywne działania w formie zastrzeżeń opierają się na zacofaniu kastowym, a nie tożsamości religijnej. Chociaż w praktyce splątanie tożsamości kastowej i religijnej w Indiach jest zbyt złożone, aby pozwolić na takie rozdzielenie. Jedną z takich złożoności jest ukryta kategoryzacja niektórych mniejszości religijnych jako wtajemniczonych, a innych jako obcych. Ma to istotne konsekwencje prawne.
Na przykład Dalit były nietykalne kasty, którzy są wyznawcami buddyzmu i sikhizmu, zaliczani są do kategorii kast zaplanowanych, więc są beneficjentami pozytywnej dyskryminacji. Ale Dalici chrześcijanie i Dalici muzułmanie nie są zaliczani do kategorii takiej. Status outsidera przypisuje się zazwyczaj muzułmanom i chrześcijanom. Konstytucja Indii podkreśla równość wszystkich swoich obywateli i potwierdza prawo do niedyskryminacji ze względu na religię. Chroni również wolność wyznania i prawo kulturowe mniejszości religijnych, w tym ich prawo do autonomii i zarządzanie instytucjami wspólnotowymi. Fundamentalne prawa gwarantowane mniejszościom w Indiach obejmują prawo do praktykowania wyznawania i szerzenia religii, a wolności zarządzania sprawami religijnymi, prawo do zakładania i zarządzania placówkami edukacyjnymi, ochrony języka, pisma i kultury. Konstytucyjna koncepcja mniejszości w Indiach jest dość niejednoznaczna. Jest to forma ekspresji liczbowej i odrębności pod względem religii, kultury lub języka. W 1993 roku rząd Indii uznał muzułmanów, chrześcijan, sikhów, buddystów i zoroastrian, Parsów za narodowe mniejszości religijne. W 2014 roku dołączono do listy Janitri. Każdy stan Indii może uznać inne mniejszości religijne, językowe i kulturowe oprócz 5 stałych narodowych mniejszości religijnych. Muzułmanie stanowią 14% populacji indyjskiej, są największą społecznością mniejszościową w Indiach, a następnie są chrześcijanie, którzy stanowią 2,3% populacji indyjskiej. Prawa kulturowe gwarantowane w konstytucji odzwierciedlają świadomość jej twórców i indyjskiego państwa wobec usytuowanych cielesnych wrażliwości i mniejszości religijnych. W latach 50. rząd skodyfikował i zreformował hinduskie prawa osobiste, takie jak zakaz poligamii. Takie reformy nie były przeprowadzone dla mniejszości religijnych, chociaż konstytucja przewiduje jednolity kodeks cywilny dla wszystkich obywateli. Pierwszy minister Indii uzasadniał tę decyzję rządu przez rozróżnienie swoim komunalizmem większościowym, a komunalizmem mniejszościowym. Argumentował, że komunalizm większościowy przybiera ratę nacjonalizmu i może sprawić, że ludzie zachowują się jak barbarzyńcy. Taka postawa wyraźnie pokazuje wrażliwość wobec tych, którzy są postrzegani jako inni lub obcy w narodzie. Co ciekawe, krytycy, którzy popierali jednolity kodeks cywilny, uważają taki moment za zasiewanie ziaren ustępstw wobec mniejszości. Partii kongresowej od tamtej pory nie udało się pozbyć zarzutów o ustępstwa wobec mniejszości stawianych je przez partie polityczne i organizacje religijne. Historyczne okoliczności doprowadziły również do pomniejszania ustępstw wobec mniejszości z ustępstwami wobec muzułmanów. Kwestia narodowej przynależności muzułmanów indyjskich zawsze była przedmiotem kontrowersji. Oskarżeni o ruch separatystyczny, który doprowadził do podziału Indii, pozostali w pozostałych Indiach muzułmanie byli uważani za zagrożenie jedności i integralności narodowej. Obawa, że muzułmanie indyjskie mogą być nielojalni wobec Indii i popierać Pakistan, prowadziła do trwałego oddzielenia tej społeczności. Sytuacja pogarsza pojęcie nieprzezwyciężonej różnicy kulturowej między muzułmanami a hindusami. Ich kultura, przestrzeganie prawa muzułmańskiego, zwłaszcza praktyki poligamii, noszenie hijabu i pozycji kobiet społeczności muzułmańskiej są postrzegane jako niezgodne z nowoczesnością, demokracją i narodowym etosem indyjskim. Cierpienia muzułmańskich kobiet podlegają patriarchalnym prawom osobistym w islamie i stały się istotnym powodem do oczerniania społeczności. Jak czytać tę konfigurację mniejszość-większość przez prymat cielesnej wrażliwości? Czy różnice religijne zwiększają się, czy zmniejszają wrażliwość? Jakie są konsekwencje od izolowania od cielesnego dla cielesnego bezpieczeństwa mniejszości religijnych, zwłaszcza tych dyskursywnie uważanych za obcych lub właściwych obywateli? Czy przepisy prawne, które wcześniej opisano, są wystarczające, aby utrzymać wspólne poczucie cielesnej wrażliwości? Butler zauważa, że ludzka wrażliwość fizyczna jest nierównomiernie rozpowszechniona na całym świecie. Niektóre życia są tak dobrze chronione, że zagrożenie może skutkować mobilizacją instrumentów wojennych, podczas gdy inne nawet nie kwalifikują się jako godne żałoby. W wyliczaniu hierarchii żałoby Butler sugeruje, że życia amerykańskie zachodnie są uznawane za godne żałoby, podczas gdy śmierć ludzi w Afganistanie, Iraku, Arabach, głównie wyznawców islamu, może być
stopniu zauważone lub nawet akceptowalne. Butler tłumaczy to jako proces derealizacji. Stwierdza, że niektóre osoby wypadają poza kategorię człowieczeństwa. Dla Butler to nie jest tylko kwestia wykluczenia, ale efekt przemocy. Ci, którzy uważają się za nierzeczywistych, już doświadczyli przemocy derealizacji. Zauważają. Cytat. Jeśli przemoc jest stosowana wobec tych, którzy są nierzeczywistymi, to z perspektywy przemocy nie udaje się zranić czy zniszczyć tych istnień, ponieważ są one już zniszczone, ale mają one dziwny sposób pozostawania ożywionymi i muszą być zniszczone ponownie. I nie mogą być, nie można ich opłakiwać, ponieważ zawsze są już utracone, a raczej nigdy nie były i muszą być zabite, ponieważ wydaje się żyć uparcie w stanie martwoty. Przemoc odnawia się w obliczu pozornej niewyczerpywalności swojego obiektu. Derealizacja innego oznacza, że nie jest ani żywy, ani martwy, ani niczym nieskończone, ale niczym nieskończone widmo. Koniec cytatu. Można argumentować, że w kontekście formowania narodu te ciała, których przynależność do narodu jest zakwestionowana, a które nie mogą być uważane za naturalnych obywateli, albo są obcymi z wewnątrz, zawsze już będą derealizowane. Oznacza to, że nie tylko są bardziej podatne na przemoc, ale też przemoc wobec tej grupy może nie być uznawana za przemoc w ogóle. Czy religijne mniejszości uważane za obce są derealizowanymi innymi? Czy ta derealizacja deaktywuje obietnice odpowiedzialnego państwa? Czy widoczne formy krzywdzenia mniejszości religijnych nie zasługują na współczesną reakcję? W ostatecznej części powiem o etnicznej demokracji i jej naruszania. Będę mówił o książkach Christophera Dzielefota. Twierdzi on, że obecny rząd przekształca Indię w etniczną demokrację. Pojęcie to zaczerpnę od definicji, koncepcyjnej definicji demokracji etnicznej samego Samocha jako systemu politycznego. Demokracje etniczne wywodzą się z etnicznego nacjonalizmu. Nacjonalizmy etniczne dają poczucie wyższości kulturowej i przynależności do społeczności większości powiązanej rasą, językiem, religią i innymi cechami kulturowymi. To poczucie wyższości wiąże się z odrzuceniem innych, uważanych za rzeczywiste lub postrzegane zgodne zagrożenie jedności i świętości etnicznej nacji. Zewnętrzne warunki mogą również pogłębiać demokrację etniczną, w tym osłabienie ochrony mniejszości neutralności lub milczącą akceptację społeczności międzynarodowej dla powstającej etnicznej nacji. Podczas gdy Jaffelot starannie nakreśla kontury rozwoju demokracji etnicznej w Indiach od 2014 roku, interesuje mnie szczególnie wpływ hinduizmu na cielesną wrażliwość mniejszości religijnych, zwłaszcza muzułmanów i chrześcijan. Hinduizm w Indiach jest napędzany przez postrzeganie zagrożenia integralności narodu indyjskiego przez grupy mniejszościowe, zwłaszcza muzułmanów i chrześcijan. Dyskurs histologicznego nacjonalizmu konstruuje ich jako obcych kolonizatorów, ewangelizatorów, którzy nigdy prawdziwie nie należą do hinduskiej nacji. Takie przekonania są zaostrzane przez wieczne nieuzasadnienie zaniepokojonych Hindusów co do zmniejszenia się populacji etnicznej z powodu konwersji religijnych lub też wzrostu populacji mniejszości. Grupy hinduistycznych nacjonalistów twierdzą, że ideologie świeckie i liberalne są szkodliwe dla interesów większości społecznych. Te zaniepokojenia wskazują na wrażliwość odczuwane przez niektóre frakcje społeczności większościowej, wrażliwości uwarunkowane warunkami formowania narodu. W ostatnich latach społeczność chrześcijańska była celem ataków ze względu na misjonarski przymus nawracania. Wzrosła liczba aktów wandalizmu wobec kościołów i ataków na szkoły misyjne oskarżane przez grupy prawicowych samozwańczych strażników porządków o promowanie przymusowych nawróceń. Chrześcijanom zarzuca się podżeganie do tendencji separatystycznych w północno-wschodniej części Indii. Pastorów aresztowano pod fałszywymi zarzutami przymusowego nawracania. Być może najbardziej tragicznym przypadkiem jest sytuacja jezuickiego księdza Stana Swamiego, lokalnego aktywisty, który został uwięziony razem z innymi aktywistami, prawnikami, uczonymi za udział w antynarodowej spisku na podstawie ustawy o zapobieganiu działalności nielegalnej. Wielokrotnie odmówiono mu zwolnienia za kaucję pomimo pogarszającego się stanu zdrowia podczas jego pobytu w więzieniu.
Ostatecznie musiał zostać hospitalizowany i zmarł, będąc w areszcie domowym. Zachowania przemocowe i przestępstwa nienawiści przeciwko muzułmanom także wzrosły w ostatnim czasie. Dla niektórych nacjonalistów skrajne prawicy stanowią kwestię innych. W wyniku ataków z 11 września łączenie islamu z terroryzmem na poziomie globalnym przyczyniło się do pogłębienia tego statusu. Niepokoje związane z rosnącą liczbą muzułmanów i nawracaniem na islam, zwłaszcza hinduskich kobiet wplątanych przez muzułmańskich mężczyzn w małżeństwo, prowokacyjnie zatytułowane Love Jihad, pogłębiły demonizację muzułmanów. Powstała nowa gramatyka przemocy grupowej, w ramach której skrajne prawicowe grupy samozwańczych obrońców porządku atakują, a czasami brutalnie zabijają muzułmańskich mężczyzn pod pretekstem spożywania wołowin lub niechęci do skandowania haseł hindutwa. Procesy getyzacji muzułmanów w obszarach podatnych na zamieszki się nasiliły. Jak wspomniano wcześniej, wrażliwość cielesna wynika nie tylko z naszej cielesności, ale także z naszego osadzenia w strukturach społecznych i instytucjach. Systematyczne krzywdzenie ciał mniejszości wiąże się z konkretyzowanym demontażem fizycznych przestrzeni zajmowanych przez te mniejszości, w tym miejscu kultu religijnego. Systematyczne erozje politycznych zabezpieczeń mniejszości w warunkach demokracji etnicznej nasilają dehumanizację muzułmanów i chrześcijan w Indiach. Narastająca nietolerancja religijna w formie islamofobii i antychrześcijańskich nastrojów to poważne wyzwanie dla bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego społeczności mniejszości. To pogłębia wielokrotne dyskryminowanie polityczne, społeczne i ekonomiczne, które już charakteryzuje te społeczności, zwłaszcza muzułmanów. Derealizacja ciał muzułmanów i chrześcijan w warunkach demokracji etnicznej jest tak ostra, że przemoc przeciwko nim nie rejestruje się jako przemoc. W demokracji etnicznej istnieją wyraźne próby odwrócenia procesów sekularyzacji i świeckości generujących usytuowanie wrażliwości cielesnej mniejszości religijnych. Nie chcę kończyć tego tekstu na pesymistyczny sposób. Ukojenie z tej niekorzystnej sytuacji może nadejść, jeśli uda nam się odwrócić ten proces derealizacji, co oznaczałoby powrót do naszej ontologicznej wrażliwości cielesnej jako punktu wyjścia dla etyki i przemocy, bez przemocy i opieki.